Ostatnio okazało się, niemiecka prasa doniosła o niejawnych dokumentach dotyczących Nord Streamu, pokazujących, jak bardzo rząd Angeli Merkel był zaangażowany w pomaganie tak zwanemu prywatnemu przedsięwzięciu, którym jej zdaniem był Nord Stream. I tak naprawdę był to rządowy projekt robiony wbrew Europie Wschodniej, wbrew Polsce. Co pani zrobi, co reprezentacja Koalicji Obywatelskiej zrobi wewnątrz tej frakcji, która wciąż będzie bardzo silna w Parlamencie Europejskim po wyborach? Ja rozumiem, że to nie było stanowisko frakcji, tylko jednego tak z... ważnego gracza. Ważnego Wy też będziecie gracza. Ważnym graczem w tej frakcji. Interesy polskie są oczywiście... Znaczy my mamy jako europarlamentarzyści reprezentować interesy polskie w Unii Europejskiej, ale też w takim szerokim kontekście. To znaczy nie w takim, jak robił to PiS, biorąc udział, nie wiem, w tworzeniu jakiejś międzynarodówki nacjonalistycznej. Pokazuje. No dobrze, ale ja panią pytam o to, na ile wy byście byli skuteczni w poprzedniej kadencji Europarlamentu, kiedy niemieccy chadecy parli do projektu Nord Stream. Natomiast myślę, że wszyscy europarlamentarzyści ze strony demokratycznej, nie tylko ci z Koalicji Obywatelskiej, mają w sercu interes Polski po prostu. Ale wie pani, to są troszkę ogólne słowa. To ja przejdę z tym pytaniem do pana Adama Jarubasa. Był pan europosłem dwóch ostatnich kadencji, prawda? Jednej, dobrze. Ale to była kadencja, w której Angela Merkel jeszcze rządziła, kiedy zaczynaliście kadencję. Jaki był klimat w tej największej frakcji w Parlamencie Europejskim, w której niemieccy chadecy parli do porozumienia z Rosją, parli do tego, żeby Niemcy stały się głównym hubem gazowym i trochę przymykali oko na kwestie bezpieczeństwa, na ostrzeżenia, które płynęły także z naszego regionu? No, trzeba powiedzieć, że projekty Nord Stream, obydwa, to były projekty rosyjsko-niemieckie, to nie były projekty unijne, ale rzeczywiście akurat europosłowie z tej części Polski, środkowo-wschodniej, zwracali uwagę, że to nie jest projekt tylko biznesowy, że to jest projekt o charakterze geopolitycznym i jego kontynuacja może obrócić się kiedyś przeciwko bezpieczeństwu Europy. I to patrzenie rzeczywiście znalazło potwierdzenie finalnie, więc dzisiaj, jeśli widzę... Ale jest jakieś otrzeźwienie? Pan widzi jest otrzeźwienie? Zdecydowanie tak. No, chociażby zmiana wektoru na trwałe uniezależnienie się Unii Europejskiej od dostaw rosyjskich surowców energetycznych. To jest coś, o czym jeszcze 2-3-4 lata temu nikt by w Europie nie pomyślał. I to najbardziej dotyczy gospodarki niemieckiej, która płaci teraz i słusznie największe koszty tego, że wcześniej chciała zasadzić i konsekwentnie budować to Energiewende na uzależnieniu od rosyjskiego gazu, które kupowali po bardzo atrakcyjnych cenach. Dzisiaj to, co Europa może zrobić, to odmrozić zamrożone aktywa rosyjskie w wielu państwach europejskich i nie tylko odsetki od tych aktywów, które dałyby około 20 miliardów euro w ciągu 3 lat. A mówi pan, odsetki by dały tyle, czy cały odsetki, majątek? Same odsetki, ale należałoby, że tak powiem, sięgnąć po całe aktywa. Ale chodziło o to, żeby przeznaczyć je na pomoc Ukrainie. Na pomoc Ukrainie, bądź w jakimś zakresie taką pomoc offsetową, którą mogłyby świadczyć państwa Unii Europejskiej na rzecz Ukrainy. To się nie dzieje chociażby z tego powodu, że między innymi Niemcy boją się stworzenia precedensu, który by stworzył takie warunki, że można by było różnego rodzaju roszczenia jeszcze mające długą brodę kierować też do nich. Ale wydaje mi się, że dzisiaj w interesie Unii Europejskiej, bezpieczeństwa takich krajów jak Polska zwłaszcza, jest to, żeby jak najszybciej wesprzeć Ukrainę. Jeśli nie ma dodatkowych środków poza tymi, które zostały zaangażowane tymi 50 miliardami euro, które Unia Europejska zdecydowała się tam przekazać, to trzeba sięgać po środki nadzwyczajne. I moim zdaniem rosyjska kasa w Europie mogłaby pójść na wsparcie Ukrainy. Nie zmieniliśmy zdania. Uważamy, że po raz kolejny bardzo ważna rzecz. Jedna z najważniejszych, pan redaktor wspomniał na początku o bezpieczeństwie, o polityce migracyjnej, teraz rozmawiamy. To są fundamenty problemów, które musimy rozwiązać jako Unia Europejska, ale także Polska we współpracy z innymi krajami, które nie są rozwiązane, ponieważ polityka migracyjna czy kwestie migracji budzą ogromne emocje i są wykorzystywane przez populistów do rozgrywania tego. Macie swoich ludzi w rządzie. Brak polityki migracyjnej będzie sprzyjał narastaniu takich konfliktów. My uważamy jako Lewica, że trzeba w końcu i nareszcie przyjąć jakąś politykę migracyjną. Albo wóz, albo przewóz, jakąś stronę. I my mamy konkretne propozycje. Jeżeli od 20 lat nie mamy strategii migracyjnej, ale trzeba ją w końcu zrobić. Pewnie się nie mylę. No dobrze, ale są ludzie, którzy są tu i teraz na granicy. Co z nimi zrobić? Czy pushbacki są legalne? Legalne nie są, ale czy są OK? Ja mam, my jako Lewica w tej sprawie chyba jako jedyni tutaj mamy jasne stanowisko.
Pushbacki są nielegalne, bezpieczna granica to granica szczelna, na której nikt nie umiera. Każdy, kto podnosi rękę na polskiego żołnierza, strażnika, powinien być za to ukarany bardzo surowo, ale każdy, kto jest wypychany z połamanymi nogami, mieliśmy ostatnio taki przykład, czy kobieta, która rodzi dziecko, jest wyrzucana poza granicę, to także narusza prawo, kiedy robi to z jednej i z drugiej strony. Czy pan mówi o własnym rządzie, że narusza prawo? My tak uważamy jako lewica, że pushbacki są nielegalne i ubolewam, że moja koleżanka nie ma odwagi dzisiaj tego powiedzieć, ponieważ możemy wprowadzić dobrą politykę migracyjną, możemy chronić naszą granicę stosując prawo międzynarodowe. Naprawdę jedno drugiego nie wyklucza. W jaki sposób? Wprowadzić odpowiednie procedury, które są gwarantowane prawem międzynarodowym. Każdy, kto w sposób zorganizowany próbuje w jakikolwiek sposób przekraczać granicę, jego wniosek powinien być rozpatrywany w bardzo szybkim tempie. Jeżeli nie spełnia kryteriów, natychmiast odsyłany. I to jest wyzwanie. Trzeba złapać tego byka za rogi, ale trzeba to zacząć robić. I ja zresztą wracając do pana pytania dotyczącego relokacji uchodźców. My jako Lewica mieliśmy od początku pomysł. I po to idziemy do Parlamentu Europejskiego, żeby w tej sprawie ten pomysł realizować. 500 euro za każdy miesiąc pobytu uchodźców na terenie naszego kraju, które później będzie inwestowane w ale rzeczy konkretne dla Polski. Unijnego, tak? Z budżetu unijnego. Ja w tej sprawie do pani Ylwy Johansson złożyłem zapytanie i mamy to na piśmie. Pani komisarz do spraw wewnętrznych Unii Europejskiej odpowiedziała, że Polska będzie zwolniona z tego mechanizmu. Chwileczkę, czyli pan ma dokument, z którego wynika, że pani komisarz odchodząca. No tak, to publiczne było. Państwo, tak? Odchodząca. Państwo gwarantuje mówiliście to, tak? Szeroko już, tak, że my będziemy zwolnieni z tego mechanizmu, jeżeli polski rząd, czego do dzisiaj niestety nie zrobił, z nieznanych mi przyczyn, jestem tutaj również bardzo krytyczny, złoży w tej sprawie wniosek. Nie rozumiem, dlaczego tego wniosku jest nie ma, bo ta kasa czeka na nas. My już swoją rolę w Europie wobec migrantów wypełniliśmy. Tak? Tutaj w Polsce był inny problem, który stworzył nam PiS, czyli kupowane gdzieś tam na Strelkanach wizy Wawrzyka. To był problem, który PiS spiętrzył i rozhuściał jakby do ogromnych rozmiarów. Niekontrolowana migracja odbywała się kanałami, no niejako administracyjnymi, można powiedzieć. Więc to, no, to co zrobiliście... Pani to udowodni. To centrum... Pan był wojewodą w Łodzi, no, kiedy działało to centrum wizowe, które... tak. Pan wojewoda otwierał nawet to centrum wizowe. Dokładnie. Największą ilość wiz. Podbijany taśmowo 300 wiz dziennie. Stał obok. Byłem obecny na podpisaniu listy. Stał obok. Pan nie pamięta. Dobrze. Ale pani poseł, dobrze. Tylko, pani dobrze. Pani poseł. Gdzie oni są? Dobrze. Gdzie oni są? Dobrze. Gdzie są te wizy? O czym pani mówi? Ja w dniu jutrzejszym składam właśnie w tej sprawie interpelację, ponieważ media doniosły, że ponad 3000 osób, które przekraczały granicę polsko-niemiecką, zostały przez Niemców cofnięte już w chwili obecnej do Polski. Ci ludzie, którzy wcześniej nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską, być może polsko-ukraińską, bo tam też bardzo wiele rzeczy się działo, w chwili obecnej Niemcy już jej nie chcą, już teraz ich cofają do Polski. Wpuszczenie kogokolwiek nielegalnie, dopuszczenie, że dotarł do Polski, przy obecnej bieżącej polityce Niemców, ale też pewnie za chwilę Czechów i innych naszych sąsiadów, będzie oznaczało, że te osoby i tak zostaną w Polsce. Dlatego granica powinna być szczelna i powinniśmy jasny, dać klarowny przykład, że polski rząd nie będzie brał się użyć wszelkiej mocy i siły, by bronić polskiej granicy. Imperia, państwa, cywilizacje, które nie broniły swoich granic, upadały. I no, uważamy, że Europa potrzebuje w chwili obecnej polityków, którzy twardo będą bronili granic europejskich, bo my mamy płacić za to, że Włosi, Hiszpanie, Francuzi łamią naszego prawo. Elektoratu nie chce bronić ojczyzny i jest gotowa podczas wojny wyjechać z naszego kraju. Dobromir Sośnierz, przepraszam, nie wiem, na czym pan bazuje. Dobromir Sośnierz z Konfederacji uważa, że powinno się strzelać do tych ludzi, którzy są na granicy, także do kobiet i państwo, to jest to rozwiązanie? Jest jasne, że jak raz użyje się przemocy, to będzie mniej ochota, by łamać prawo, bo jest jasne, ale niech że są spojrzy konsekwencje. W oczy, niech pan powie, że pan by strzelał do kobiet i dzieci. Nie jestem żołnierzem, ale uważam, że... Jako minister obrony wydałby pan taki rozkaz. Jeżeli ktoś nielegalnie, brutalnie przekracza polską granicę, to tak, jeszcze
stosuje przemoc wobec polskich żołnierzy, tak powinna być wobec niego stosowana przemoc. Są filmy, przepraszam, to wy zawsze mówicie o kobietach i dzieciach, zobaczcie, co tam się dzieje na tej granicy. To nie kobiety i dzieci dźgają polskich żołnierzy nożami, dzidami i tak dalej. To pan w tej chwili cytuje Donalda Tuska, mówimy, bo to ale, przepraszam, on tak mówi. Ale to mówimy o tym Donaldzie Tuska, którego politycy biegali z reklamówkami na granicy i robili, robili dzicz kilka lat temu po prostu i kwestionowali działania rządu i brali udział w wojnie hybrydowej Putina. Powiem jasno i klarownie. Mam nadzieję, że w całej Europie przyjdą do władzy politycy, którzy będą chcieli twardo bronić granic całej Europy i nie będzie tylko problem wschodni, bo przez wschód relatywnie najmniej. Pan Adam Jarubas, bardzo proszę. Wasi przyjaciele z AfD, którzy bratają się z Putinem. Dobrze, szczególnie oni. Niemcy nie mają z Afryką ani z krajami zewnętrznymi specjalnych granic. Bawi mnie, gdy słyszę, że lewica, która nie potrafi w Polsce dogadać się z Platformą i z PSL-em i z Trzecią Drogą, jak i prowadzić program mieszkaniowy, blokujecie wzajemnie wszystkie swoje pomysły. W tej sprawie. Między innymi dotyczący kredytów 0%, zresztą głupi pomysł i akurat dobrze mówimy, drodzy Państwo, o kredycie. Nagle na poziomie... Jeden z konkretów Platformy, czy kredyt 0%, lewica uważa, że to napędza koniunkturę deweloperom, a nie pomaga ludziom. To jest prawda. Więc jeżeli nie potrafią się w Polsce dogadać, to na poziomie prawie 30 państw w Europie na pewno się dogadają. To musi się wypalić. Dobrze. I już widzę, jakie że kolejne 100 miliardów jakie jest. Jakie pan by zaproponował? Na szczęście pan będzie miał 5 lat wakacji, bo nie będzie mieli żadnego wpływu. Ja bym chciała, żeby program mówienie o prezydencji, to uczciwie powiedziała pani poseł, że tak naprawdę to jest funkcja przewodniczącego klasy. Przygotowanie prezydencji, jak pan krytykuje, panie Robercie, pana prezydenta, że wyskakuje przed szereg, nie dyskutując z rządem, to powiem panu, że w Europie, w Komisji Europejskiej jest tak, że przychodzi premier, czy osoba odpowiedzialna za te kwestie w rządzie polskim i pyta inne rządy, o czym oni chcą gadać w trakcie tej prezydencji, bierze listę tych priorytetów, ją ustala i konsultuje między innymi i to wykonuje. To jest zero rumakowania, zero władzy. Ale to jest tak wygląda, to ale widać, że on nie ma kompetencji. Wygląda, ja jestem szefem komisji w Parlamencie Europejskim. Ten pan nie proces, słyszał nawet o procedurach, jak to wygląda. Na poziomie, nie ma pan pojęcia. Na poziomie debaty w Parlamencie na kolejnym... Pan wie, że te priorytety są konsultowane. Więc mówienie o wielkich programach wiedzy, to ja dziękuję. Bardzo proszę, mówienie... Pani Hanna Gill-Piątek. Ja się podpisuję pod każdym programem mieszkaniowym we współpracy albo przy wsparciu Unii, ale niech on będzie skuteczny. Chciałam skierować pytanie do pana Tobiasza Bocheńskiego z PiS-u. I oczywiście jest to pytanie o to, w jaki sposób pan jako europarlamentarzysta, być może pana ugrupowanie, chcecie pomóc kobietom w Unii Europejskiej, pomóc Polkom. No więc to bardzo dobre pytanie, bardzo ważne, bardzo mi bliskie zagadnienie, bo mówiłem o tym w czasie wyborów. Mówiłem o w czasie wyborów samorządowych o tym, że prezydentowi Trzaskowskiemu nie udało się wyrównać wynagrodzeń bazowych na stanowiskach kobiet i mężczyzn i to była część mojej agendy. Ale nie uważam, że akurat Unia Europejska jest tym ciałem, które powołaliśmy do tego, żeby się tym zajmowało. Chwileczkę, każdą dyrektywę można zmienić. Dajmy odpowiedzieć panu wojewodzie. Więc uważam, że jest to zagadnienie, które powinno należeć do kompetencji każdego państwa i powinniśmy zajmować się tym na poziomie krajowym. I bardzo dużo mi cieszy się, że dostałem to pytanie, bo tu we mnie konsternację wywołało we mnie to, co mówił wcześniej pan poseł Biedroń, bo powiedział, że będzie, jakby pani mogła nie za każdym razem... Pan wojewoda. Konsternację, że Europejską Kartę Kobiet będziecie mieli. Mam nadzieję, że pan poprze. I teraz pojawia się we mnie pewna konfuzja, dlaczego tylko kobiet, dlaczego dyskryminujecie pozostałe płcie, doprowadziliście do tego, że kobiety które mają mniej praw w Polsce, dlaczego, niż miały, kiedy wstępowaliśmy do Unii. Ale dlaczego nie występujecie? Prawo, ale dlaczego nie występujecie w imieniu innych płci, które uznajecie jako lewicę? Razem zresztą z Konfederacją to zrobiliście. To wywołało we mnie konfuzję. Zatem nie uważam, że to powinno być częścią mojej pracy jako europosła. Uważam, że jest to częścią pracy polskich posłów i senatorów i prezydenta Rzeczypospolitej. Bardzo proszę, pan zadaje pytanie, pan Tobiasz Bocheński. No i miałem zadać pytanie pani proszę się nie krępować, to wasze łuskie porachunki. Chciałbym od 20
postulacji zadają pytania, nic z tego nie wynika. Dobrze, może tym razem dowiemy się. Chciałbym zadać pani pytanie. Jeżeli Niemcy położą propozycję renegocjacji traktatów i przyjęcia nowego traktatu, który ma zastąpić traktat lizboński, Koalicja Obywatelska powie tak, pracujemy nad tym, jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania, czy powie nie, nie pracujemy. Czy ja tylko wyjaśnię, że chodzi o ograniczenie prawa weta, a zatem większość mogłaby w jakimś wariancie przegłosowywać na przykład Polskę, ale to jest także taka sytuacja, o której pan poseł Biedroń wspomniał, kiedy Węgry blokowały pomoc dla Ukrainy, to także mogłyby zostać przegłosowane. Pani Hanna Gill-Piątek. Mówię w swoim imieniu. Ja będę za wszystkimi rozwiązaniami, które wzmacniają zaufanie w Europie, ponieważ decyzje dotyczące bezpieczeństwa, zwłaszcza w krytycznych sytuacjach, wymagają podejmowania szybko, tak? A młyny europejskie mielą powoli. I teraz proszę zauważyć, że jakakolwiek próba zmiany zasad Unii Europejskiej wprowadza pewnego rodzaju chaos i zamieszanie i służy również budowaniu takich ekstremizmów i narracji antyunijnej. Między innymi wy na tym niestety bazujecie. Więc ja bym była bardzo ostrożna w jakichkolwiek zmianach traktatów, w jakichkolwiek zmianach podstaw działania Unii Europejskiej, dlatego że to, co my musimy w tej chwili, to zadanie, które stoi przed nami, to jest przekonanie nie tylko Polek i Polaków, ale wszystkich w Europie, że Unia Europejska jest ważna, że musimy mieć do siebie zaufanie, czyli żeby wspólnie... traktaty raczej... Na razie nie ma moim zdaniem dobrego intelektualnego planu na polexit, wychodzenie z Unii Europejskiej. My powinniśmy szukać planu zreformowania Unii Europejskiej. A plan współpracy z Putinem, o Brown jest? Ja nie znam tych wypowiedzi, nie będę komentował. Panie pośle, wie pan, co dla... Znam wiele wypowiedzi Brown. Mojego kolegi, ale proszę nie stosować chwytów retorycznych. Nie stosuję chwytów retorycznych, bo wiemy... To jest chwyt retoryczny. Jeżeli miałbym dokładny cytat, jak pan redaktor... Czy nie, to jest pytanie o ocenę polityki, o ocenę działań Brown. Mam niejednoznacznie negatywną ocenę polityki Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina. To jest po prostu zbrodniarz, to jest człowiek, który doprowadził do niebywałych nieszczęść na poziomie europejskim i globalnym. To jest człowiek, którego boją się Polacy i którego konsekwencji działań boją się Polacy. A jak pan głosował w referendum unijnym? W referendum unijnym w 2004 roku, to są informacje dawno temu, ja głosowałem... Zapomniał. Nie zapomniałem. Ja mam bardzo dobrą pamięć. Ja nie mogłem głosować. Głosowałem przeciw akcesji Polski do Unii Europejskiej, ale patrząc po owocach, zdecydowanie widzę więcej plusów obecności. Czy dzisiaj nie zagłosował Europejskiej? Ja o tym mówiłem ponad rok temu, pana redaktora. Ja jestem pytany w tym momencie o moje zdanie. Jeżeli chodzi o politykę wobec Unii Europejskiej, my jednoznacznie, jasno, klarownie jesteśmy przeciwko pomysłom typu polexit i straszenie polexitem to są pomysły między innymi kolegów z trzeciej drogi, żeby nie tłumaczyli się z działań Róży Thun. Waszych polityków. Ale przepraszam. Dobrze, bardzo proszę, pan Robert Biedroń zadaje. Jakbyśmy słuchali waszych polityków, to Róża Thun jest waszym wyznacznikiem. Czy zgadza się pan w większości z... Panie Przemku, ja mam do pana pytanie. Róża Thun ma takie stanowisko w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, którego zapewne nie popiera większość trzeciej drogi. Ja mam pytanie Robert znów Biedroń. Do pana Przemka. To się zgadzam z Grzegorzem Braunem, jak oni z Różą. Żeby dalej się wił jak piskorz, bo to jest miód na me serce. Pytanie dotyczące pana i pana przyjaciela Brauna, z którym chcecie się wybrać do Parlamentu Europejskiego. Pan Braun słynie właśnie z tych wszystkich wypowiedzi, już nie będę powtarzał, ale chciałem zapytać, do jakiej grupy politycznej wy dołączycie i czy to przypadkiem nie będzie ID? A to proszę naszym widzom wytłumaczyć, co to za grupa. To jest grupa, w której jest AfD, czyli niemiecka skrajnie faszyzująca partia, która ostatnio, prorosyjska, która chwaliła Waffen-SS ostatnio. I chciałem zapytać... No dobrze, panie proszę, ale czy pan prowokuje posła Wipplera, czy ma pan jakieś realne informacje, że Konfederacja... Znaczy, jeżeli nie przyłączą się, to pozostaje EKR, w którym jest PiS. Dobrze, dajmy odpowiedzieć panu Przemysłowi. Scenariuszy jest wiele. Jaki jest wasz scenariusz? Kawa na ławę, odwagi. Scenariuszy jest wiele, odwagi. Ale uważamy, że powstanie nowa grupa. Aha. I nie będzie to ani ECR, a wie pan, ile ani trzeba krajów, żeby powstała taka? Siedem krajów. Ale powiem tak, wystarczy jeden europoseł z jednego kraju i posłowie z innych krajów, nawet nie mający reprezentacji na poziomie europejskim, ale
Dobrze, ale to jest pytanie, czy wy się widzicie w takiej grupie z AfD? No to jest dość bardzo kontrowersyjna, bo jest najdelikatniej formacja. Powiem tak, mówienie w chwili obecnej o jakichkolwiek aliansach jest biznesu, bo powiem tak, my w przeciwieństwie do was nie dzielimy skóry na niedźwiedziu. Czekamy na spokojnie. Dobrze, drodzy państwo, to nic nie boli, bitwa nie boli. Wy jesteście z maoistami, komunistami, z ludźmi, bardzo poważny, aż do osobistych